przepraszam tutaj. Zatem z tego całego bombardowania bramki najlepiej wyszedł bramkarz, bo wiadomo, jak napór jest duży, no to jak robota jest dobra, no to potem wynik też się zgadza, czyli Grzegorz Masłowski, goalkeeper Tusza. Tutaj voucher podarunkowy od Whiteberg Coffee dla Ciebie. Chociaż wydaje mi się, że lepsza od tej kawki jest smak zwycięstwa z mistrzami handlowymi z zeszłego sezonu. Tak jest, naprawdę ciężki mecz. No na początku zaskoczyliśmy, potem te dwie bramki, no jedna troszkę taka niefortunna między nogami, ale to nie miałem nic, szybka noga. Co mogę powiedzieć, no zrobiłem co mogłem, mam nadzieję, że pomogłem drużynie. Chłopakom się należało, nasza gra dużo lepiej wygląda niż w poprzednim sezonie. No i co, no mogę tylko podziękować, no. To jest chyba ten Tusz, na który wszyscy znajomi, drużyny, piłkarze czekali, bo było tej energii zawsze dużo, ale gdzieś ten wynik się nie zgadzał, a teraz od początku widać, że jest energia i są bramki i ładne interwencje i nawet bramkarz asysty zdobywa, w ogóle wszystko chyba na miejscu. No tak wyszło, no. Co do asysty, no taki rzut, ale Werę ładnie wykończył, dla niego to jego zasługa. No a co, i Tusz, no Tusz jest już takim Tuszem, jakim zawsze go pamiętam, no. Od kiedy zacząłem z Tuszem grać. Mieliśmy mały spadek formy. No ale teraz mam nadzieję, że wszystko wróciło do normy i gdzieś tam mam nadzieję, że ta czołówka na nas liczy, co pokazała właśnie, pokazał ten mecz, nie? Dzisiejszy. Tyle Grzegorz Masłowski, dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Dzięki. Tak to jest. Beniaminek kontra mistrz. 4-2 dla Beniaminka. Tak się dzieje, to jest PLP, emocje gwarantowane.